Cześć wszystkim, z tej strony Saliwan, witam z kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Crysis Remastered. Ostatnich dwóch odcinka skończyliśmy sobie tak w połowie misji aktu drugiego odzyskanie, kiedy mamy odbić zakładnika i dostać się do szkoły. Tak, po koronawirusie próbujemy dostać się do szkoły. No taki żarcik naszych czasów. A tak na serio, remaster ma takie głupie zapisy, że po prostu sobie przy punkcie kontroli nie mogę zrobić quick save'a, jak to było w jedynce, więc zacznę pewnie chwilę po tym, jak skończyliśmy, i pewnie tu przyjdzie jakiś pojazd. No tak było poprzednio, czy przyjdzie znowu? Zaraz się zorientujemy. Mam nadzieję, że z moją głośnością jest wystarczająco dobrze, że nie będzie problemów. Na razie nie padliśmy ani razu. Jest rekord. A, jest pojazd, czyli zaliczyło. Okej. Okej, nieźle. Pozbieramy troszeczkę amunicji. Mam full. Okej, mam full do gry. Jeden na ślepo popadł się za co? Ze słowem. Właściwie popadły, czy taki samochód? Gdzieś to chyba jest oddział, by coś mi wykryło. O kurde! Chcemy paść. XD? Rzućmy im granata za nagrodę pocieszenia. O kurde. Macie granaty. Ślepy jestem, czy on gdzieś zniknął? Mam nadzieję, że mnie zwaliło nagrania. Wypadek zrobię cięcie i sprawdzę. Okej, wszystko jest dobrze, bo niestety nie jestem doświadczony w OBS-ie. No i cóż, mamy przed sobą obóz, a raczej miasteczko całkowicie obwarowane. Kopy są, pewnie są miny, jak dobrze pamiętam. Nie mamy dużo czasu, bo oczywiście nie chcę robić za długich odcinków. Ponadto też te filmy trochę ważą, bo są wysokiej jakości. O, jakaś ścieżka. Ale dobrze pamiętam, zatem Crysis zawsze się charakteryzował, to oczywiście jedynka, tym, że można w różny sposób daną grę przejść, czyli albo na cicho, albo na głośno, albo na rozwałce. To jak to wali. Ale ta ścieżka... A, ścieżka tu prowadzi. Nie dbasz o naturę? Nie dbam o ciebie. Dobra. Mamy tutaj takie fajne, proste przejście. Pewnie też tęcza tu może być. Przynajmniej była w jedynce. Ale trudno. Mogę w taki sposób troszeczkę chyba... Możemy ominąć... okopy Koreańczyków. W taki oto sposób minęliśmy. Super. Cały czas nie jestem przyzwyczajony, że pod C muszę kuzać. O, gramy za psa, jak milutko. Oczywiście postaram się troszeczkę było akcji, bo jak będę grał na cicho, to może zająć bardzo długo.
A co innego działać w pobliżu do nich niż z daleka, cryMP strzelać. Mamy zrobić dywersję? Naboi. Dobra, zabawmy się. Chodźcie, kolega. Zawsze wybieram się predatorem. Cienias. Ale kierujemy się w końcu w stronę szkoły. Przepilamy też czasu. Przypominam, gramy na poziomie delta, dlatego ja trochę jestem bardzo agresywny. Oj, trochę mi myszka zeszła. Wiem, że umiem lepiej. Zawsze od siebie wymagam. W dupę. Gdzie? Coming for us. What took you so long? Well, we had a little trouble finding your boat.
Our boat. Our boat's gone. I contacted Langley a week ago. When no one came, we made a break for the harbor, but something... Something doesn't want us here. Something out there is killing people. Where's the rest of your team? Badowski's dead. The others are still at the excavation site. It's east of the heli base above the falls. You have to help them. They don't know what they found. Can you take us there, love? Sorry, love. I'm not going back. I barely made it out alive. Listen to me. We've been monitoring Rosenthal's work. He was excavating a statue in the jungle. Only it's not a statue. It started transmitting a signal. It led us to a structure in the mountain. Rosenthal thinks it's evidence of a dead civilization. We're not so sure. I think we woke it up. You may not have much time. Get Rosenthal's team out of here and secure this island. Whatever this thing is, you can't let the Koreans have it. I hate to break this up, but you've got trouble inbound. Part of an armored division is headed your way. You'd better get out of there fast. You take care of those tanks, Nomad. I'll get our little spy to a safe extraction point. Oczywiście, Nomad od brudnej roboty. Ale słabo jest dopracowany w tej remasterze. Ale cóż. Lepiej nie zadzierać się jeszcze tam. Tak, wszystko pamiętam, wie co i jak. Cześć. Siema, co tam? Prophet, I'm in the town hall. Looks like the KPA are using as an HQ. I'm seeing plans for a research facility. Must be our excavation site. Kurde, was pokiłba siłą? O, no. Trzymajcie snikersa. No, mamy dwie kopaliska. Da się. Ale czemu nie mogę? Bez gitu.
przeciśnij się, nowe, nie jesteś taki gruby. Kąp się. Co wy tak trzeci japę? Muszę was uciszyć, bo wy mnie tak denerwujecie swoimi wrzaskami. Spadaj, kurde. O kurde, nie ten. Czy ty jeszcze przeżyłeś, kurde, wybuch? Ten gruntowny remont? Kiedy zrobimy odcinek rozbiórkowy? Oj, ja chcę dropnąć snajperki. Dobra, lecimy do miejsca spotkania. Mamy jeszcze czas? Tak, zdążymy. Ogólnie zauważcie, że można też inaczej grać, jeżeli przechodzimy niektórych misji pobocznych, to troszeczkę w tej naszej postaci inaczej gra. I'm on route to the extraction point with the hostage in tow. Copy, Psycho. Report in when she's safely extracted. Dobra, słuchajcie, zrobię na chwilę cięcie. Muszę na chwilę jedną rzecz załatwić. Okej, wróciliśmy. Nomad, I've located one of the research team. I'm transmitting my coordinates. Get up here fast. Ładny widok ta tęcza. Ogólnie bardzo fajna gra cieni, jeżeli chodzi o remastera. Ale to tylko... tylko ten, jak to się nazywa? Grafika. Jeżeli to płacisz 60 zł wtedy, to trochę creepy. Nie to już, że mi jeszcze z Epic Games gra zniknęła. Jeszcze konto mi coś się spindoliło, to jeszcze musiałem kupić na Steamie, ale dobra, Steam jest lepszy. Pamiętajcie, Big Games to ścierwo, daje darmowe gry, a potem mogę wam je odebrać. Dobra, może kiedyś spróbujemy to zbugować. Bo ta gra nas zmusza, byśmy porzucili pojazdy i szli na piechotę. Dobra, chodźmy. Podobno tam jest jakiś gość. Ja się z wami nie będę patyczkował. Już wystarczająco kiedyś w grze gram na cicho. O kurde, chyba zginę pierwszy raz. Chyba zginę. Zaryzykowałem i to się nie opłaciło. Przeładowujesz. Fajny dźwięk jest, jak energia się kończy. Co ty tam podskakujesz na tej skale, gościu? Skąd te smutki, towarzyszu?
nadzieję, że muzyka nie jest za głośna, że mnie dobrze słychać, bo to będzie... O kurde. Whatever took out Aztec and Jester must have got to him too. Keep moving, Nomad. We've still got three more hostages out there. Let's hope they're in better shape than this one. To jest moja mina, kiedy wstaję do pracy. Dokładnie. Tylko się tłuc. Ja sprawdzałem, że można coś z tym zrobić. No niezbyt fajnie. Plecy rozmrożone. Ale jakoś w jedynce było to bardziej drastyczne. Okej. Jeżeli będzie muzyka za głośno, bo będę trochę oglądał te moje materiały, jeżeli będzie za głośno muzyka, to ja to wszystko ściszę. Co ty nie powiesz? O, z daleka nie widać roślinności. Ale to dobrze, bo tak by mi FPS-y spadały, że to jest creepy. Pasta. Eliminated. Scantum. To był Scantum. Bo to jest CS-a. Może lornetki by mniej więcej słyszeć, gdzie oni są, nie? O, ty trafił mnie. Puściłeś flarę, gościu? O kurde. Wsparcie wzywają. Musicie wyłączyć tryb niewidzialności, wtedy strzeli, bo inaczej strzelicie w trakcie niewidzialności, to wam zeżre całą energię. Pro tip. Letniego gracza Crysis. Nomad, I spotted hostiles on the other side of the river. Proceed with caution. Sniper? Ciężko mi powiedzieć, gdzie jest. Gdzie on jest? Chłopamy się w krzaczkach chwilę. Ogólnie nie wspomniałem wcześniej, bo to jest taka ciekawostka. W wcześniejszym odcinku odwiedziliśmy radio, które możecie też znaleźć tutaj, które mówi trochę inna rzecz o w tym domku, tutaj na plaży. Nie odwiedziliśmy, bo zapomniałem o nim. A też nie ma sensu tam wracać specjalnie pod niego. Sami byście mogli sprawdzić. Najwyżej kiedyś zrobię kompilację znowu z radia. Coś pusto. A gdzieś tu się ukrywają. Masakra. Ten to w ogóle się schował, nas zabił prawie, że...
nim snajperkę. Co? Coś tu jeszcze jest? Nie wiem gdzie on... O, tutaj weź. Dawaj, snajpa. Weź na was wszystkich. To się jeden strzał. Coś wy trochę... Mało tołkowni. Dobra. To... O kurde, to chyba... Ej, wy co, wy się zbugowaliście? Nigdy mi się to nie znudzi. O kurde. Okej, okay, jednak nie są zbugowani, tak jak bardzo ja myślałem. Chowajmy się. Nie mogę ich nie doceniać, bo będzie wstyd jak padnę. Jako weteran nie mogę tak się po prostu dawać, nie? Żeś idealnie się wbił jak w piłce nożnej, kurde, glik. Do dośrodkowania. Czy się nic nie zmieniło. Chociaż jest mniej zalesione. Tak, to jest blokada dla proroka, bo można nimi tutaj się przejść na piechotę. Ale on nie umie strzelać w Crysis. Ja nie pamiętam, czy ja to próbowałem w Crysis Remastered. I na razie nie spróbujemy. Przechodzimy tradycyjnie. Come on, Nomad. The road to the excavation site is through these caves. Let's move out. Got your back. The hostage was CIA. You knew, didn't you? I'd have told you earlier if I thought it made a difference. The CIA have been tracking Rosenthal for years. What do they want with an archaeologist? His team discovered evidence of advanced technologies that predate man. We need to know what they found and why the Koreans are so determined to hide it. Understood. Prorok, czy ty trzymasz kurna krecika w taborecie, czy co, że takie masz miny ksrające kot? Chyba tak. Pokaż się. Prorok. Chłopie. Czekajcie, zobaczymy jak on zareaguje na fleszyk. A, zasłania się. A to fajne. No dobra, nie przedłużając, kończymy dzisiejszy odcinek. Pewnie wyjdzie krócej niż tradycyjnie, ale wyszedł chyba intensywniej niż poprzednie. Specjalnie ja chyba... Czekajcie, bo nie chcę tak kończyć misji, by zaczynać kolejne, bo jednak trochę czasu nie mam. Ale dobra, no na razie kontynuujemy. Następny odcinek nowej misji. Z tej strony był Saliwan, trzymajcie się ciepło, hej!